Zasądzenie przez sąd określonej sumy pieniężnej tytułem renty alimentacyjnej na rzecz uprawnionego nie oznacza, że w przyszłości kwota ta nie może ulec zmianie, jeżeli nastąpiła znaczna zmiana stosunków osobistych czy też majątkowych po stronie uprawnionego czy też zobowiązanego, to istnieje możliwość podwyższenia bądź obniżenia zasądzonych przez sąd alimentów, a nawet stwierdzenie ustania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego. Zgodnie z przepisami artykułu 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Co to oznacza w praktyce w przypadku uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego? W przepisie mowa jest o zmianie stosunków, a poprzez pojęcie stosunków w tym wypadku należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek do obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. To jest możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego oraz usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Jeżeli już mamy ustaloną wysokość świadczenia alimentacyjnego, czy to w drodze zawartej ugody, czy też na podstawie orzeczenia sądu, należy wówczas porównać stan istniejący z chwili uprawomocnienia się orzeczenia, czy też z chwili zawarcia ugody, ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu. Warunkiem podwyższenia alimentów jest wykazanie, że na przykład od momentu wydania orzeczenia zasądzającego świadczenie alimentacyjne możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego zwiększyły się dość znacznie. Przykładowo nastąpił znaczny wzrost dochodów zobowiązanego. Może również wystąpić sytuacja, że warunki finansowe uprawnionego pogorszyły się, bądź też zwiększyły się jego usprawiedliwione potrzeby. W przypadku dziecka uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego sam upływ czasu od orzeczenia wysokości świadczenia alimentacyjnego może być już przesłanką uprawniającą do żądania podniesienia świadczenia alimentacyjnego. Nadto takie zmiany jak uprawniony do alimentów uczęszczał do przedszkola, gdzie spożywał również większość posiłków. Po pewnym czasie rozpoczął edukację w szkole, co wiązało się z koniecznością uczęszczania na zajęcia dodatkowe, korepetycje i tym podobne. Dodatkowo uprawniony z uwagi na problemy zdrowotne zmuszony jest do przejścia na odpowiednią dietę, która związana była z koniecznością zakupu specjalistycznych, droższych produktów spożywczych. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego uległy więc znacznemu zwiększeniu, co również stanowić może podstawę do złożenia przez uprawnionego pozwu o podwyższenie alimentów. W tym miejscu należy podkreślić, że w przypadku zawarcia ugody strony nie mogą zrzec się prawa do zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego. Taka klauzula z mocy prawa będzie nieważna. Prawo do zmiany wysokości wynika wprost z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Co należy zatem zrobić, aby wystąpić z żądaniem podwyższenia świadczenia alimentacyjnego? Tak samo jak w przypadku żądania ustalenia renty alimentacyjnej, należy złożyć pozew do sądu. Pozew o podwyższenie alimentów, jak każde pismo procesowe, musi spełniać ogólne warunki wymienione w artykule 126, paragraf 1 KPC. Oznacza to, że sporządzając pozew o podwyższenie alimentów, w pierwszej kolejności musimy określić w nim następujące kwestie. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany. Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego, według miejsca zamieszkania uprawnionego do pobierania alimentów lub według właściwości ogólnej miejsca zamieszkania pozwanego. Oznaczenie stron postępowania, konieczne jest podanie imienia i nazwiska powoda, czyli tutaj mamy uprawnionego z tytułu alimentów oraz zobowiązanego do alimentów, ich adresy zamieszkania, PESEL powoda oraz adres zamieszkania stron. Oznaczenie rodzaju pisma. Niezbędne jest zaznaczenie w treści pisma pozew o podwyższenie alimentów. W pozwie musi również znaleźć się tak zwana osnowa pisma, czyli część merytoryczna treści pozwu o podwyższenie alimentów, z której wynika, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym. W pozwie również wskazujemy w uzasadnieniu pozwu fakty, na których strona opiera swój wniosek, oraz wykazanie dowodów na wykazanie każdego z tych faktów w pozwie o podwyższenie alimentów. Niezbędne jest wskazanie konkretnych okoliczności faktycznych, które popierają nasze żądanie oraz przedstawienie dowodów, za pośrednictwem których owe fakty możemy wykazać i domagając się podwyższenia alimentów. Wykazujemy fakty wskazujące na zmianę stosunków, np. uzyskanie lepiej płatnego zatrudnienia przez pozwanego, czyli zobowiązanego, zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz przedstawiamy dowody na poparcie naszych faktów. Na przykład zaświadczenie o zarobkach, rachunki przedstawiające aktualne koszty utrzymania uprawnionego. Nie możemy zapomnieć podpisać pozwu oraz wykazać wszystkie załączniki, na które się powołujemy w treści pozwu, które należy ponadto dołączyć do pozwu o podwyższenie alimentów we kopii dla pozwanego oraz w oryginale dla sądu. Przedstawiłem bardzo skutowo przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów. Szczegółowo, jak należy sporządzić pozew, omawiam w odrębnym odcinku, w którym
omawiam, jak przygotować pozew o zasądzenie alimentów oraz jak się przygotować do niego, jak również wszystkie dowody. Pozew o podwyższenie alimentów zasadniczo nie różni się od pozwu o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego. Różni się jedynie jest w osnowie pozwu wskazujemy, że żądamy podwyższenia świadczenia alimentacyjnego. Podsumowując, jeśli nastąpiła zmiana stosunków majątkowych, czy to w przypadku zobowiązanego, przykładowo zwiększyły się jego dochody, czy też zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, możemy wystąpić do sądu z pozwem o zmianę wysokości świadczenia alimentacyjnego.